ja jeszcze chodziłem, no. To była bardzo ładna pogoda, tak. Wypadało, no, nawet wiatr nie było. Mm-hmm. No to więc widzisz. A ja obserwowałem ludzi, wnętrza też obserwowałem na ulicach, bo mi chodzi o typy ludzkie. Ale ani jednej czytanej osoby nie widziałem. W ramach tak, że ci ludzie nigdzie nie widziałem. Tak nie przystąpi, tak zdeformowanych figurami. Takich dbających o dietę. To znaczy, na zachodzie każdy człowiek myśli, żeby czasem się nie przejść. A tutaj kupują w sklepach, wiesz, ja widziałam same całe wózki, tubate. Tak, ale nie wiem, czy ty się orientujesz, że po pewnym czasie 2/3 z tego, co ta kurwa kupiła, to ląduje w śmietniku. Bo to jest po prostu tylko efekt chytrości. Wiesz, w Indiach, jak powiedziałeś, przez cały miesiąc można rzeczy tylko powietrze. A kurwa polska tłusta. No tak, Artur, bo widział, bo on był w Indiach. To jest stara zasada Boga i diabła. Ta, co ma chytrość w sobie. I towar pożera oczyma i potem sprzeda. Tak. Tego koszmarnego, chamskiego, kółkowego wózka. No. To po prostu jest. Właśnie to są te małpy. Bo tak właśnie małpy reagują. A coś dobrego widzą, wyjadą sami. Takie bydła mamy, no niestety. Taka jest Warszawa i tego jest aż 2,5 miliona. I ona jeszcze jak taka szczytna jest, dumna, że ona, wiesz, tak, wózek z czupem. Jakby sprawdził, wspólny ten inwentarz, po 2 tygodniach, to by się dowiedzieć 2/3 tłusta świnia kupiła, no. To wylądowała na tym. Jakie były takie badania, ale zrobione. Także nie wiem, czy ty widziałeś, mój słuchaczu, jak ona spasiona, ta świnia, jak ona, jaki ma wózek z czubem. Tak. Komu ona te kilogramy kupuje? Ten Właśnie. Nie, ja byłem dzisiaj. Właśnie pięknie było, ale nie szarym takim cieniem, ponurym takim, jakimś takim, wiesz, makabrycznym wręcz akcentem, to była ta właśnie to, co ty powiedziałeś przed chwileczką, niesamowita ilość bezdomnych żebraków. Powiedziałam tak, oczywiście, bo strasznie dużo tych bezdomnych. Ale akurat w niedzielę najwięcej nie wychodzi na te place. A tam pod pałacem najwięcej, dlaczego? Bo tam PKS, PKP. Tak, oczywiście. Marszałkowska, po Marszałkowskiej, po śmietnikach latają. Pełno mają petów. Raj! Słuchaj, zgadza się. Największa koncentracja żebractwa i bezdomności wokół Pałacu Kultury na tych polach właśnie, tych ludzi, które tam są naokoło. Jest to okropne. No, proszę Państwa. Warszawa nie byłaby tą żebracznicą, żeby no właśnie, te procedery żebrania tu nie kwitły w ogromnej liczbie. Dobre określenie, żebracnicy. Mało tego, że dostają od Unii Europejskiej datki, jeszcze rzedzą na ulicach. I podwójnie rzedzą, bo raz im tak udaje w formie unijnych różnych dopłat, bo tak to by nic nie zrobili, jakby tych dopłat nie było. A z drugiej strony jeszcze rzedzą dodatkowo na ulicach. Tak zwana fuzja żebracka. Tam pod kinoteką chciałam się przepakować, to jakieś już podwieki, ale potem powiedział, nie, ja nic nie chciałem. Nie. Czyli, że on nie w celu żebrania. Takie, wiesz, zagrywki salcesonów warszawskich. Szukam kogoś. Kogoś na To zupełnie jak w Indiach, on nawet może gorzej, bo jeśli pan idzie strasznie do przodu po prostu, a oni są w miejscu, więc to jest chyba niższy poziom życia niż w Indiach. Tak. Tak to jest. Propaganda. Co innego, a realia.
oczy kole. To jest ta sprawa. To jest właśnie typowy przykład zakłamania. Opowiadam cuda nie widzę, super rozwoju, o wielkich inwestycjach, o jakiejś Unii. A tutaj nie wychodzisz sobie na ulicę i dopiero widzisz, jak powstaje. Tak. A więc właśnie. Jak to wygląda na ulicy. Wychodzisz na ulicę i patrzysz, jak to jest. Tak. Albo na tym, że tych mężczyzn w Polsce. Bo wysportowali smukli i piękne nam twarze rzymskie i czaszki. Kto? Niemcy. Niemcy. Natomiast Polacy wyglądają jak takie zrzydziałe potworki. No to zrzydziałe właśnie, bo tu jest pełno Żydów, na to nie wiedziałeś. Właśnie jest pełno Żydów, Żydzieńków. Kochajmy Żydów naszych. Kobiety też takie rozstyłe, młode, tak. O Jezu. Co to jest? Młode kobiety takie rozstyłe. Tak. Taki wiesz, mój koleżka przyszedł do galerii piecowej, to ja miał jakiegoś Hindusa, on stał na tym piętrze, na drugim, miał jakąś walizę wielką, czyli ściągnął go, proszę ciebie, jakby do galerii, ale on tam nie wszedł. Ja tak wcale nie stojąc, tylko od razu wchodzę, ale zdążyło mi się usłyszeć, że ten Hindus do niego mówi, to co? To nie masz adresu e-mailowego do niego. On mówi, że nie ma. To do widza do niego potem mówię. Dlaczego powiedziałeś jemu, jak wziąłeś go, ściągnąłeś, czy z centralnego, czy nie wiadomo, może z lotniska, że nie masz adresu e-mailowego. Przecież to nie jest jakiś człowiek, którego znasz przypadkowo z ulic. On mówi, nie, ale po prostu coś tego. Potem przyszły do niego jeszcze jakiś fajny Piotrek, czy tak fajny chłopak. Potem przyszły dwie grube dziewczyny. No i takie grube dziewczyny siedziały. I oni poszli kupić piwa do sklepu i że zaraz wrócimy do galerii piecowej. A ja mówię, ja też pójdę, pójdziemy, ale mi się już poszło, wiesz, przecież nie będę się tam wygłupiać, ile można siedzieć w galerii, jak faceci ładnie tam śpiewali dzisiaj. Było wszystko, było jak najbardziej, bo mi się tam później przyjechało, specjalnie nie spiesząc się, tam pastecka na ścianę się przykleiła, zdjęcia, parę takie głupoty. Także my z pastecką, wiesz, mówimy, że mamy już sporo tych filmów, sporo tych zdjęć i ta pastecka też mówi, że no już tam się nie chce za bardzo fotografować. No ale ten Filip telefonicznie ściągnął dwie grube baby. I nawet chciał je gwałcić coś dzisiaj, ja miałem, ty głupi jesteś. No wiesz, jeden, najpierw grał tam jeden na gitarze, prawda? Coś mu tam nie za bardzo dali grać, potem dwóch facetów przyszło takich, jeden niby z Ameryki, ale potem powiedział parę słów po polsku, bo śpiewał po amerykańsku, okazało się, że to Polak, a przy nim siedział taki, śpiewał troszeczkę ni to po żydowsku, ni to po arabsku, i też na gitarze grał, także to mi się bardzo podobało. Potem to się gdzieś rozpierzchło, a ja za gitarę, była Ania Sobol i śpiewam kogut i kury w kurniku, że jesteś, a jak się jej to podobało. I ta Ania Sobol mówi, zobacz, i ty wszystkich przebiłeś. Ja mówię, słuchaj, oni to tymi głosami takimi, wiesz, basowymi śpiewali, bo to przepite facety. A ja zrobiłam parodię tym przepitym tego ich głosu. Ja to mogę jeszcze lepiej. No i tyle tych było tych pieśni, występów. Potem wystąpił nieco sopran. To znaczy zamiar miał śpiewać. Taka babka. Ale coś widziała, że coś nie chce ją nagrywać. I przestała śpiewać, otworzyła gitarę. Gdzieś tam poszła po tych pokojach, bo tam tych pokojów ze cztery. No.
Także widzisz, jak. Była Ania Sobol z tej galerii Gotarda z kadru. Bardzo miła była i się poubierali ludzie po prostu tak jakby przyszli posiedzieć do kołchozu, wiesz, bo to jakoś tak jakby niezadowoleni. Coś tak jako dziwnie było. I poszli. A mnie się te piosenki angielskie, amerykańskie bardzo podobało, dlatego, bo grali na dwie gitary i tak troszeczkę ten jeden po angielsku się wygłupiał trochę. Bardzo fajnie było. Oni tak zgrywali, że trochę są z Ameryki, a mówię akurat gówno z Ameryki. Polaczki to zawsze mają, wiesz, na punkcie Ameryki hopla. Nasze te Polaczki, wiesz, hopla mają na punkcie Ameryki. Wszyscy grzeczni, nikt tam jeszcze nie palił, nie tego, pijaństwa nie było. Także ten Filip mówi, że idzie jeszcze tam, kupimy piwo. I potem mówi, na ulicy będziemy się gwałcić. Ja mówię, akurat z tą grubą? Także głupoty. Najważniejsze, że kolumny grają. Matowy taki dźwięk mają, fajne głębie, większą. Ania Sobol wysłuchała pieśni Kogut i Kury. Ja ci coś powiem. Na Chmielnej był klub Don Kiszotiana. Tam był fortepian. Tam była gitara. I ponieważ oni mieli świetną gitarę, mi się chodziło, grało tam. I wyszła kierowniczka na środek. Myśmy to nagrały na kamerę. Kokoko, kokoko. I żeśmy się tak kiwały. I potem ktoś wrzucił do YouTube, nie wiadomo gdzie. Czyli, że może i nie wrzucił, bo to... I proszę ciebie, ta Wanda, jak ona, Jaworska, dostała chyba raka, bo na poważną chorobę i jej nie ma i zamknęli klub Don Kiszotiana. A jest ona winna, proszę ciebie, bo ja nie wiem, Jaśku, już ci muszę powiedzieć, że ci, którzy mi podpadają, umierają. Ona obiecała mi nagrać na CD czy DVD mój występ na tej scenie przy Zamku Królewskim. Fajne to było. Ona mówi, że oni to nagrali, potem gdzieś skasowali, odzyskali, że to będzie i wiesz, i w końcu tego klubu nie ma. I ona tak obiecała przez 2-3 lata. 4. A teraz ja nie wiem w ogóle, co ona żyje. Pewnie umarła. Bo jak na poważną chorobę, to dzisiaj tylko na raka, wiesz. Nie wiem, czym ona tam była w tym klubie zajęta. A w końcu takich psychicznych dzieci trochę przyszło tam. No. Ja mówię, dawajcie, zaraz zaśpiewamy. Tam piękne obrazy, piękna twórczość. A tutaj na placu zamkowym, proszę ciebie. Co sekunda był jakiś nowy taniec brzucha. Młynkowa śpiewała. Halina. No. To było od 10 do 19, to sobie wyobrażasz? No.
A mój występ gdzieś tak o 13 czy o której to było? Nawet nie było tremy, nie było nic. Przechodzili ludzie tak jakby z zagranicy, z USA i tak zaglądali, co tu za jakieś tańce, co tu za śpiewy. Ale jak się ma ten mikrofon bezprzewodowy, słuchaj to, to mi się nawet podskakiwało. Daj spokój. Głupak jakiś. Tak mi nagrywała to, wiesz, na płytę, że ja mam dużo więcej występów niż, wiesz, na tych YouTubach, bo to wiadomo. A teraz herbatki śliskie. O Jezus. Także proszę Ciebie, już mi się tam nigdzie po tych Wileńskich nie jeździła, po niczym. Tylko prosto z centrum, wiesz, centrum Polski. Z centrum Polski, a! No i wiesz, tam był taki sklep bliżej centralnego, na Jerozolimskich. No. Taki makaron złoty 38, no to o te 38 groszy droższy. Może o 40. No ale jeszcze mi się weszła, proszę Ciebie, do sklepu Żabka. I mówię, proszę Pani, po ilu Pani jest najtańszy makaron? A ona mówi, że za 3 ileś. Ja mówię, to wie Pani co, bo mi się chciało tu wejść, ale weszło się tam i Pani zobaczy, mam makaron 2,38 zł. Jak ona się uśmiechnęła. Ja mówię, widzi Pani, bo wydawało mi się, że Żabka to podobnie jak Biedronka, nie? Że jest po prostu tania. Ja jestem osobą świadomą, że centrum przy Marszałkowskiej czy przy Jerozolimskich, to po 99 groszy makaronu nie kupisz, jak na Wileńskim. 98, 97. Tam możesz nawet na taką cenę. A tutaj wiesz, 3 ileś, a tu za 2,30 zł. No to czyli, że... No. Nie, nie, bo ten Filip głupi, on szedł po ten... Po piwa. Ja mówię, słuchaj, ty weź te dziewczyny i idź do świętej Anny, masz ona 21 do 22 i weź, wiesz, czy ty rzadko chodzisz na te misze, czy często, nieważne, weź te debilki grube i niech one się modlą więcej do tej Matki Boskiej. Przecież tutaj kult kobiety. Także proszę Państwa, Pastecka Elżbieta wlazła dzisiaj na ścianę. No i tam, żeśmy tam fotografowali. Kilka takich zdjęć żeśmy robili. Ona tak troszeczkę udaje, że ona by nie chciała mieć tych zdjęć już tak dużo, ale Anita mówi, że jej no odbija. Ty zobacz, już na ścianie jest. Ja mówię, no.
No ta pasteczka, wiesz. Elżbieta pasteczka. Także proszę Państwa, no ona mówi o sobie przecież, jestem starą babą. Co ten Mareczek tam napisał, że co? Że dans? Dans? Przecież to nie jest dans, ona mówi, to jest parodia. Parodia? Ja mówię, Ela, no przecież pastecka. Jesteś jako Święta Maria, dzisiaj byłaś na tej ścianie i ja jako Elżbieta, która byłam w 6. miesiącu ciąży, przyszłam Ciebie odwiedzić, moja kochana Święta Mario, któraś na ścianie była. A te wszystkie kłaniały się i ten zdzich, proszę Ciebie, z filmu Rejs, z Zdzisław Płosiński kłaniał się przed tą Świętą Marią, jak, wiesz, placek rozwalonej na ścianie po prostu. No. Pasteczka. Witamy. Żadnej rysi nie. Nie, to było zakończenie, proszę Ciebie, wystawy Koty. O kotach na ścianie. Także mi się chciało jeszcze te koty troszeczkę pofotografować, może przyjrzeć się bliżej tym kotom. I już. Także proszę Państwa, niech żyje bal kotów. Oczywiście to nie są jakieś koty z tego musicalu, ale no, coś koło tej operetki, proszę Państwa. Myśmy z Litwinką Aliną Lasotą, tam był wernisaż operetce na Nowogrodzkiej 49, no i żeśmy pozostały na musicalu koty. Ale jak perfekcja, jaka perfekcja. Teraz to już tam nie ma, wiesz, nic przypadkowego. Wszystko jest albo z taśmy, albo dobrze kontrolowane. I ten takim głosem śpiewała. Potem taka babka też ładnie, tak jak to Sośnicka zawsze śpiewała. No to też ładnie ta piosenka. Byłaś odśpiewana, proszę Pani. No taniec piękny, piękny, piękny. No, naprawdę operetka się postawiła, tylko szkoda, że to są muzykale, a nie operetki, bo jednak moherowe lubiły zawsze chodzić, proszę Państwa, na operetki. Ładny śpiew, taki wysoki, wysoki, tylko taki ciut lżejszy jak opera, no bo no nie lubią te moherowe opery, no tylko te Ave Maria lubią. Tak, tak, tak. Proszę Państwa. Ave Maria lubią. No ale ja powiedziałam, idźcie na tę mszę. Módlcie się tam do tej bramy moherowej. Także proszę Państwa, tutaj mamy sporo tych zdjęć, tych slajdów, tych filmów. Ostatnio tu w Wiesielandii na temat moheru. Tak. Brama moherowa. Módl się za nami. Wielka brama, czy tam z kości słoniowej, czy z moheru. Także moher modli się do moheru. Także, bo to wiecie Państwo, oni podejrzeli tych mormonów, co już uciekli do Ameryki, stąd, z Polski, w białych koszulkach, krawaty, pięknie ubrani. I tak zaczęli ich naśladować, a że po dwóch, a ja właśnie widziałam, jak biegło trzech mormonów. Także widzicie Państwo, tym moherowym nijak nie udało się Amerykańców podrobić, ani tych prawosławnych, ani tych świadków świętych w dniach ostatnich tego całego systemu rzeczy. Nie udało się, no bo to nie ma jak podrobić. No. Także mamy tu krówkę, przyzwoitkę i wam to wszystko powinno wystarczyć. Krówka, przyzwoitka. No Sawa powiedział, nie czytajcie żadnego Harry'ego Pottera. Macie w cerkwi to, co wam wystarczy. Wszystko macie. I powiedział co? No, bo to wiecie Państwo, w tych kościołach katolickich na pewno jest trudniej upilnować się całe to wydełko. Lata biega i książki kupują. Harry'ego Pottera. Proszę Państwa, Harry'ego Pottera. Potter. Harry Potter. Potter. Jakie Potter? Jakie Potter?
To nie poty, tylko koty. A żadnej tutaj Bernadety nie było? No. Zobacz, jak dziewczyna jest zapracowana, to jak ona w tę niedzielę musi odespać, nie? A więc widzisz. Także proszę Państwa, pozdrawiajmy świętą Bernadunię, naszą, honorową, która no, dostała pracę i jest wykończona. Ja Ci coś powiem, ona jest taka wolna, ona taka jest flegmatyczna, wiesz, tak się snuje. No, no to wiesz, może i dobrą pracę znalazła, odpowiednią dla siebie właściwą. No ale, ponieważ tak się snuje, tak na leniwą wygląda, to niech ona lepiej się tam spręża, bo ona wygląda na leniwą, nie? No, i może, wiesz, być opieprzona i wywalona z pracy. A to już potem, to chyba by wcale nie znalazła tej pracy. Także widzicie Państwo, jak tu w Polsce ciężko jest o to wszystko. Ciężko jest. No bo... Ciężko jest o to wszystko. Ale widzisz, ci bez mnie oni tam rzeczą, że tylko ze sklepu wyjdziesz, od razu do ciebie podchodzi. Bo oni myślą, że ty masz te drobne, rozumiesz? On mówi, nie, nie, to jest okej, okay, jest okej. Okay. Przepraszamy, jest okej. Okay. Wiesz ci co? Udawali, że nie żebrzą, udawali, że nie żebrzą. A ci co żebrali, to mówią, jest okej. Okay. Ja mówię, no bo wiesz, bo oni mogą iść za człowiekiem i psioczyć. Przecież widać, że oni na te denaturaty, to trzeba było być głupim, żeby na te denaturaty im dawać. Jak już takim dobrze na tej ulicy, teraz będzie lato, nie? No to mają tam co. Macie wszystko na siebie. Macie wszystko na śmietniczkach. Także wiesz, ludzie nawet bogaci zaglądają do śmietniczki. Nawet bogaci, praktycznie wszyscy, bo czasem ta śmietniczka jest tak atrakcyjna w tej Warszawie, że nawet jak ktoś tak pod pałacem wyrzucał Nowy Testament w przekładzie Gedeonitów, pisma greckie, no to ludzie zaglądali nawet do śmietniczki. Co to jest? Jakieś książeczki? A to przecież jest Nowy Testament, to przecież bardzo poważne. Jak można wyrzucać z krzyżem jeszcze na dodatek? To wiesz, to świadkowie w krzyż nie wierzą. Ale to katolicy tak krzyż i oni wyrzucają, wiesz, do śmietnika. Także proszę Państwa, no ja uważam, że to jest po prostu skandal, że to, że w Ameryce ten prezydent rękę na Biblii kładzie, to jest dobry przykład, ale to jest skandal. Żeby w Polsce taka sytuacja była. Tak. Biblia do śmietnika. No. Czyli, że coś na śmietniczce leży, no to już, wiesz, ludzie zaglądają. Na przystanku odruchowo zagląda do śmietniczki. Także taka to jest robota, proszę Państwa, że chcą być święci, a nie wiedzą jak to się mówi. Chcą być święci.